Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zakupy, które zrobiłem w lutym. Tak więc, żeby nie przedłużać, łapka w górę, subskrypcja i lecimy z tematem. Tak jak widać, zakupy bardzo małe, 10 uncji, z czego mamy tutaj 6 uncji monet premium i 4 monety bulionowe. Tak jak wiecie z moich strategii, ja nie wchodzę w jakieś większe ilości bulionu, dopóki ceny nie są bardzo atrakcyjne. Oczywiście osoby, które są na początku swojej drogi, swojego stakowania czy też inwestowania w srebro, to mogą oczywiście ładować trochę więcej, nawet po wyższych cenach te srebro. Natomiast osoby, które już są troszeczkę dalej na swojej drodze, mają już zbudowane dosyć pokaźne stosy srebra, to myślę, że tutaj będziemy wyczekiwać, polować na lepsze okazje cenowe. Dlatego też 4 Krugerrandy, tak jak widzicie, zakupiłem sobie jeszcze z rocznika 2022, ponieważ brakuje mi do zamknięcia tub. Będę miał równą sumkę w tym momencie Krugerrandów, tak więc też już powoli przygotowuję się na jakieś większe wystrzały cenowe. To chciałbym po prostu być gotowy, aby te srebro było już skompletowane do tub mniejszych, zamknięte równo w tubach, i jeśli pojawi się naprawdę jakiś wystrzał cenowy, to doskonale wiemy, że takie okazje nie trwają zbyt długo. Chciałbym być po prostu gotowy, przygotowany, aby po prostu te srebro móc sprzedać, upłynnić bardzo szybko. Tak więc tylko 4 Krugerrandy, tak aby sobie zamknąć po prostu tuby mennicze. Następnie jedna sztuka braci Wrights, tak aby mieć do całego zestawu, do całego kompletu. Jest to 5. moneta z serii Ikony Inspiracji i bardzo mi się podoba właśnie ta seria, ale bardziej mi się podoba właśnie poprzez właśnie te ikony inspiracji, te postacie, które pojawiają się na tych monetach, ponieważ, tak jak wiecie, nie wszystkie monety zostały dobrze wykonane. Zobaczcie sobie, po kolei mamy Galileusza. Galileusz bardzo fajnie jest zrobiony, który otwierał tą serię. Moim zdaniem najlepsza moneta z całej serii. Zobaczcie, następnie mamy tutaj Da Vinci, druga moneta z serii. Już mamy tutaj niestety pogorszenie jakości. Trzecia moneta z serii jest to oczywiście Newton. Również podobnie do Da Vinci'ego zrobiona moneta. I czwarta moneta z serii, którą ja uważam z paprali, która jest zrobiona, wygląda tak, jakby była odlewana z jakiejś cyny, albo po prostu moneta byłaby wypiaskowana. Tak więc tutaj bardzo słabe wykonanie. I teraz mamy braci Wrights, którzy wyglądają zaraz po Galileuszu najlepiej z całej serii. Tak więc tutaj naprawdę bardzo fajne wykonanie. Jeśli chodzi o awers monety, to nic się tutaj nie zmieniło. Mamy nominał 2 dolary, rok bicia 2022, herb oczywiście emitenta Newy i wszystko wygląda bardzo fajnie. Tak więc jeśli chodzi o 5. monetę z serii, to na pewno wygląda zdecydowanie lepiej od 2., 3. i 4. monety z serii. Tak więc tak to wygląda. Następnie Król Artur, mity i legendy, i teraz nie wiadomo, jak to liczyć, czy jest to 4. moneta z serii, zaraz po właśnie tej serii Robin Hooda, która się kończyła, czy jest to 1. moneta z serii i będzie otwierać nową serię. Tak więc w każdym bądź razie cena jest naprawdę bardzo przystępna. Są oczywiście bardzo fajne kody rabatowe do szlachetnych inwestycji. Jeśli ktoś chciałby zrobić zakupy, to więcej informacji macie oczywiście w opisie filmu. Ale moi drodzy, pamiętajcie, zaglądajcie często na zakładkę społeczność na YouTubie, czy też na naszą grupę Srebrna Strona Księżyca. Tam zawsze wrzucamy bardzo fajne promocje, najlepsze właśnie dostępne oferty na polskim rynku monet premium.
Tak więc bardzo często zamieszczam i sam też kupuję właśnie, jeśli pojawiają się takie bardzo fajne promocyjne ceny. Tak więc tutaj Król Artur, niestety jakość, która daje nam dużo do myślenia, dlatego ja też w Royal Mint nie wchodzę większymi jakimiś ilościami. Oczywiście kupuję monety z Royal Mint, są to bestie Tudorów, które kupuję, w które inwestuję, w które zamierzam cały czas powiększać sobie tą kolekcję. Natomiast jeśli chodzi o jakieś inne właśnie takie serie, to jestem bardzo ostrożny. Nie chcę tutaj mówić źle o tej mennicy, czy też mówić o jakości tych monet, ponieważ przy tych cenach, które trzeba zapłacić za tą monetę, to naprawdę nie jest to jakoś zdecydowanie więcej niż zwykły bulion. Kanadyjski liść klonowy potrafił więcej kosztować, czy też oczywiście amerykański orzeł zdecydowanie więcej kosztuje od tej monety. Tak więc jeśli ktoś po prostu chce kupić stricte metal i jakość nie ma tutaj większego znaczenia, to oczywiście może sobie inwestować, wchodzić w większe ilości. Moje podejście znacie co do jakości monet, nie będę się tutaj wypowiadać więcej, po prostu uważam, jeśli kupujemy nowe monety, to powinniśmy dostawać monety nieuszkodzone. Jeśli chciałbym kupić monety podrapane, porysowane, poobijane, to na pewno bym szukał na rynku wtórnym, a nie nowych monet. Ale nie będę wałkować tego tematu. Każdy robi zgodnie z własnym myśleniem, z własną strategią. Każdy wie, co jest dla niego najlepsze. Ja oczywiście tutaj przedstawiam tylko swoje strategie, nie są to żadne porady inwestycyjne i tak to, kochani, wygląda. Następnie mamy tutaj Rok Królika, oczywiście od Pert Mint. Bardzo fajne wykonanie, tak jak zawsze Pert Mint dba o tą jakość, każda moneta jest pakowana w osobnym kapslu. Tak więc postanowiłem oczywiście kontynuować sobie tą serię. Teraz już tylko będę wchodzić w mniejszej ilości, powiedzmy jedną uncjówki. Załaduję sobie 3 sztuki i dwuuncjowej wersji również zakupię około 2-3 monet, ponieważ pierwsze monety z serii dały już mi w tej chwili pięknie zarobić. Moi drodzy, Rok Myszy i Rok Bawoła sprzedawałem niedawno po 500 zł za sztukę i Rok Tygrysa za 400 zł i za taki komplet chciałem otrzymać 1400 zł i oczywiście takie komplety schodziły jak ciepłe bułeczki. I właśnie bardzo fajnie to teraz wszystko wygląda. Jeśli realizujemy zyski w tym momencie, zobaczcie, za Rok Myszy dwuuncjowy płaciłem 165-168 zł, zależy w jakim sklepie. Też jak zniknęły od polskich dealerów, to kupowałem takie monety właśnie z Holandii, z Niemiec, z Belgii. Szukałem wszędzie tych monet. Są oczywiście materiały, zajrzyjcie do wcześniejszych filmów, zobaczcie sobie, tam omawiam datę, omawiam jaka jest cena srebra, jaka jest cena złota i po ile kupowałem te monety. Są rozpakowania, wszystko oczywiście na kanale. Ale moi drodzy, zobaczcie, 168 zł przyjmijmy i w tym momencie mamy 500 zł, tak więc niech sobie każdy policzy, ile to jest procent i czy się opłaca wchodzić właśnie w monety premium, czy też w monety super premium. Oczywiście taki odcinek zamierzam przygotować już w najbliższym czasie, właśnie jak dobrze kupować, jak dobrze inwestować w monety premium, czy też w monety super premium. I dwa maluchy na sam koniec, tak aby zamknąć swoje zamówienie w 10 uncjach. Tak jak wiecie, ja staram się systematycznie kupować co miesiąc 10 uncji srebra i dlatego też postanowiłem zamknąć sobie właśnie tymi dwiema połóweczkami. Ceny nie powalały za te półuncjóweczki i dlatego postanowiłem jeszcze sobie zakupić właśnie Rok Tygrysa półuncjowy i Rok Królika. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wiem, że takie maluszki też łapią bardzo fajną premię. Oczywiście nie zamierzam wchodzić tutaj w jakieś większe ilości, ale jakieś, powiedzmy, sztuki zamierzam posiadać, zamierzam jeszcze sobie dokupić do tej serii. Tak więc podsumowując cały odcinek, mamy 10 uncji srebra, które zasilają mój stos. Tak jak powiedziałem, w planach zakupowych monety premium i monety super premium będą odgrywać kluczową rolę w tym roku. Jeśli pojawi się naprawdę jakaś solidna korekta, można tak kolokwialnie nazwać, jakaś zwałka na rynku, tak jak mieliśmy, powiedzmy, pod koniec wakacji, to też zamierzam tutaj wchodzić w srebro większymi ilościami. Mam już na to przygotowaną pewną sumkę, która czeka tylko właśnie na taką akcję.
Jeśli nic takiego się nie wydarzy, to w dalszym ciągu trzymam się swojej strategii, czyli dalej inwestuję w monety premium i super premium. W następnych odcinkach już pojawią się bardzo ciekawe monety super premium, tak więc już dzisiaj zapraszam wszystkich serdecznie. Ale raz w tygodniu też chciałbym przygotowywać materiały o złocie i srebrze. Jeśli pojawiają się ważne wydarzenia ze świata właśnie metali szlachetnych, złota czy też srebra, to na pewno też będą takie ciekawe odcinki wchodzić na kanał. I myślę, że już w ten wtorek lub w środę pojawi się kolejny ciekawy materiał z rynku właśnie złota inwestycyjnego, tak więc też już zapraszam wszystkich serdecznie. Pamiętajcie, zaglądajcie do opisu filmu, tam są podane wszystkie kody rabatowe na zakupy właśnie w Szlachetnych Inwestycjach, czy też w Mennicy Gdańskiej. Są przygotowane specjalne kody rabatowe dla widzów kanału Rekin Srebra, czy też dla wszystkich użytkowników Srebrnej Strony Księżyca. A na tą chwilę chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować za to, że jesteście, że lajkujecie, że subskrybujecie mój kanał. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!